która tam miała miejsce, wydarzyła się na tle tego, że człowiek, którego wspierałem przez lata i trzymałem mu sztamy przez lata, w momencie, w którym ja nagrałem niemiecką płytę, siedząc we Freiburgu i była ona gotowa, i ludzie, z którymi chciałem nagrać album, znaczy się wydać album niemiecki, się zdecydowali na to, że nie będą chcieli ze mną współpracować na tle finansów, które chciałem i tak dalej, się odwrócili, to poinformowałem człowieka, który żyje w Turcji, z którym od lat zawsze mówiłem, że moi bracia w Turcji i tak dalej, że chciałbym wydać album niemiecki i skoro on ma kontakty w branży muzycznej w Niemczech, czy mógłby mi załatwić kontakt do wytwórni takiej w Berlinie, która jest pod Universal, która wydaje wszystkich i newcomerów, i wszystkich raperów tam na miejscu. I powiedziałem mu tak, bracie, słuchaj, bo nasza przyjaźń bazowała na tym, że ja, jak mogłem go wspierać, to go wspierałem, jak mogłem wysyłać pieniądze, bo na coś potrzebował, bo nie może się ruszyć z Turcji, to co też milion razy już mówiłem, to pomagałem chłopakom i zawsze jakby ich reprezentowałem i tak dalej. Więc powiedziałem pierwszy raz coś takiego, słuchaj, jak załatwisz mi umowę, gdybyś mi załatwił umowę i byś był w stanie, żeby mi załatwić u tego chłopaka umowę, to ja bym ci dał 20% z tej umowy na niemiecką płytę, która już jest dokończona, żebyś ty po prostu miał swój management fee i tak dalej. Po czym jakiś czas później wydarzyło się to, co się wydarzyło. Zostałem porwany. Zostało mi powiedziane przez 6 osób, że teraz zadzwonimy do tego człowieka, że wisisz naszemu koledze pieniądze. I wtedy musiałem się tłumaczyć z własnej wypowiedzi, gdzie ja powiedziałem na niemiecki album, tam ci 20%. Człowiek sobie podliczył to, co ja przez ostatnie lata zarobiłem i żąda pieniędzy, których nigdy od niego nie wziąłem, których nigdy razem ze mną nie zarobił, bo zarobiłem tylko i wyłącznie w Polsce pieniądze i tylko i wyłącznie w Polsce mam słuchaczy, mam fanów i ludzi, którzy mnie wspierają i prawdziwych żołnierzy i prawdziwych ludzi dookoła siebie. I teraz sytuacja jest nadchodząca. To, co tam się dzieje, to, co tam jest wysyłane, chciałbym jednego z was widzieć w sytuacji, w której jesteście gdzieś na jakiejś drodze między dwoma miastami. Jesteście porywani. Nie życzę tego nawet największemu wrogowi. Nie chciałem z tej sytuacji w ogóle publicznej żadnej rzeczy robić i tak dalej. I to nie jest prawda, że ja przyjechałem do Polski, żeby tutaj grać koncerty, żeby komuś dalej płacić pieniądze, tylko po prostu, żeby te straty, które uniosłem w wysokości ponad 300 tysięcy złotych i nie tylko ja, też moja kobieta, żeby je po prostu sobie zlewelować, żeby wrócić do siebie i robić swoje rzeczy, robić swoją muzę i tak dalej. Jak ludzie się od ciebie odwracają, co przez lata przy tobie stoją, przez lata z tobą chodzą i wiedzą, że osoby, które z tobą stoją nadal w Polsce, są w areszcie i się posuwają do tego typu ruchów i nie są ani członkami w danym klubie, są kolegami danych osób i nie było przy tym napadzie ani jednej osoby, która by była członkiem w danym klubie, który nadal szanuje i tak dalej, to się nazywa haracz. I ci, którzy teraz się chcą ze mnie śmiać i ci, którzy chcą sobie kręcić bekę i ci, którzy mnie zapraszają do jakiegoś Berlina i ci, którzy się śmieją z tej sytuacji teraz i tak dalej, to w moim życiu nie macie żadnego znaczenia. To raz, dwa. Nikt nie został pomówiony. Nikt nie został sprzedany. Ale przez to, że sami się ujawnili, sami wysłali filmiki, sami wstawili na internet, sami są wszędzie na kamerach w obiekcie, w którym żyłem, no to po prostu hulaj duszy, opiekła nie ma. Prawdziwe sicarios, prawdziwi ludzie są ze mną. Ja bym swojemu największemu wrogowi nie życzył takiej sytuacji, żeby z jakiejś powietrza wzięte pieniądze miał płacić. Ja się oddaliłem od całego tego klimatu. Wróciłem do swoich korzeni, do ludzi, którym mogę ufać. I siedziałem w aucie z czterema panami. Za mną jeździło inne auto. Ci panowie byli uzbrojeni. Także dziękuję wam tym wszystkim, którzy wątpią, tym wszystkim, którzy teraz mnie skreślają, co się śmieją. Śmiejcie się, róbcie tak, jak chcecie. Ja natomiast mówię, że ten, co w paru przychodzi do jednego, ten, co chce z powietrza jakieś pieniądze, ten, co udaje przyjaciela, żeby po latach przyjść pod skrzydła
i nagle żądać jakichś pieniędzy, to ten jest tym, za którego tutaj niektórzy mnie obrażają. Także dziękuję wam wszystkim. Peace out. Widzimy się na dniach.